Sponsorem dzisiejszego odcinka jest War Robots. Darmowa gra PvP 6x6, gdzie wcielasz się w pilota olbrzymiego mecha i robisz piu-piu. Nie krępuj się i ściągnij już dziś. Pograj i wbij 5 poziom, aby zapewnić godziwe życie kotom na emigracji. Gra dostępna na Android, iOS oraz Windows PC. Korzystając z mojego linku, który jest w komentarzu, dostaniesz dodatkowe nagrody w grze, jak nowe bronie do robienia piu-piu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, z tej strony, witajcie na moim kanale, witam was w tym wspaniałym dzisiejszym spotkaniu pomiędzy dwoma koreańskimi tytanami, gladiatorami jak to woli. Po prawej stronie w górnym rogu, proszę państwa, mamy Maru, jednego z najlepszych, jeżeli nie najlepszy tytański gracz w historii. Pięknie, Maru, jej! Jest to replay z Dreamhacka, jeśli się nie mylę. Po lewej stronie natomiast mamy Darka. Więc Zerg kontra Terran i po... Chyba, czekajcie, czy ja coś... Dobrze, nie, dobrze, wszystko ładnie, pięknie gra leci. Już myślałem, że coś popsułem, ale to na szczęście nie. Bo byłby przypał, jakbym popsuł. Dobra, lecimy. Grzecznie, proszę państwa, Maru Turax. Jest to... No, Maru... Typowy Maru, jak to się mówi, typowy Maru jest typowy i Maru będzie grał Turaxika sobie, bo dlaczego Maru miałby się czymś takim przejmować innym? Turax, Fio i już pięknie. Mamy Darka, który będzie skautował teraz Overlordem, no i tutaj będzie dosyć duży problem, to może być dosyć szybki meczek, mam nadzieję, że nie, bo byłby przypał. A ja się przypomnę o jednej prostej rzeczy, aktualnie nie ma tego licznika, ładnie pięknie, który nam pokazał, ile osób robi piu-piu w internecie. Robotami, ale jest to 15 na 80, więc już jest coraz lepiej, coraz lepiej. W takim wypadku przypominam, na dole macie link do War Robot. Zapraszam do ściągnięcia gry na pecety, zainstalowania, wbicia 5 poziomu. Jakieś tam dobroci wpadają wam i mi również wpada za każdą osobę, która to zrobi. Również dobroci będę miał, więc wszyscy wygrywamy. Gdyby udało się te 80 osób dobić, to materiały na tym YouTubie byłyby przynajmniej przez pół roku ufundowane. Tak sobie po prostu powiedzmy. Im więcej osób wbije ten 5 poziom, tym więcej osób będzie miało, tym więcej będzie materiałów. Proszę państwa, ale teraz już wracamy do gry, bo jest zabawa. Dwa spajne są postawione, Marinesy z tyłu czekają. To zostało dosyć wcześnie zeskautowane. Bardzo ładna kontrola Darka. Cofnął się jedną droną. Tutaj próba ubicia SCV-ki. Udało się, co jest dosyć ważne. No ale ten bunkier jest gotowy. Pytanie jest teraz następujące, jak bardzo to będzie problemem. Kolejny bunkier jest stawiany, przy czym pamiętajmy, że z tego bunkra nie będzie mógł ekspansji atakować. Więc jak tylko skończą się robić spajne, tu będzie w miarę bezpiecznie. Szybciutko jednego się gdzieś tam przestawi. No i no, jednego się pozbył, bo widzi, że chyba więcej tego nie potrzebuje. Jeden będzie git. Próba teraz jakiegoś złapania przeciwnika. Na razie nie. No co tam, najwyżej jeden link został zabity. Za chwileczkę spine będzie gotowy. I już spine czeka. No i można, proszę państwa, dźgać. Oczywiście, zaczyna się cudowne, przepiękne dźganie. Dźgy, dźgy, dźgy. No, ale teraz troszeczkę się cofnął, bo był ciut zbyt blisko. To niestety oznaczało, że przeciwnik mógł również atakować. Oj, ale ten spine to za chwilę zostanie zabity. A, dobra, utrzymał się jeszcze na chwilę. Tutaj dobry atak. Trochę Marinesów zostało. Trochę Marinesów padło. Trójka za 13 lingów. To jednak oczywiście boli. Znowu próba przesadzenia. A transfuzja jedna poleciała, więc tutaj przynajmniej zdąży się uleczyć. I wydaje mi się, że się zakopie i będzie mógł znowu robić jeb z dzidy bardzo bezpiecznie. Bez większych problemów. W międzyczasie Maru z tyłu grzecznie sobie makruje. Zobaczcie, 24 harwestery do 17 plus. Do tego wszystkiego należy pamiętać o tym, że są... będą te muły zrzucane. Przy czym widzimy na... Jest. Druga baza już stawiana. Dwie bazy do jednej. No ale po tamtej stronie są muły. Więc Maru ma lekkie wydobycie na plus. I znowu przesadzany jest Spine. Tym razem jednak będzie próbował atakować. Zobaczmy, że Spine będzie ubity, czy też nie. Nie, Spine nie będzie ubity. Spitz się nie skończył robić. Wolne lingi wystarczyły. Spine niestety padł. No i tutaj Maru... nie wiem, czy to się opłacało, szczerze powiedziawszy. Jak to wyglądało, to chyba trochę nie bardzo. Z drugiej strony to jest Maru. Ach, tu się bardzo ładnie Maru jeszcze ustawił. Nie dał się otoczyć. Próbuje walczyć jak najdłużej. Się tylko da... Tak, no, okej. Okay. Powiedzmy, że było ok. Jeżeli chodzi o tą końcówkę Maru, ale oczywiście mogło być o wiele lepiej. Jeszcze mamy Raxy, które będą skautowały grzecznie. Mam nadzieję, że audio tym razem jest dobrze, że to jest drugi materiał, gdzie audio już jest w miarę dobrze. Mój głos przynajmniej jest dobrze. I
No i dobra, skaucik ze strony Darka zobaczy z Fusion Core, nie zobaczył Fusion Core, więc tu najprawdopodobniej będziemy mieli Battle Cruisery stworzone przez Maru, przynajmniej tak mi się wydaje. No, chociaż to Maru, cholera go wie, co się będzie działo. No, ale tu potrzebujemy jakiegoś techlaba na tym starporcie. No i ubitym. Raksy ubite, techlab widzę jest zostawiany. Pełny scout wleciał, trzy bazy na razie do dwóch, chociaż ta trzecia dopiero się ładnie, pięknie morfuje, tworzy, pojawia nam się w tym pięknym świecie. Skoro jest chwilowa przerwa, ja też przypomnę, słuchajcie, na dole też w opisie macie link do mojego Twitcha. Ja staram się streamować przynajmniej z dwa dni w tygodniu, czyli w piątki i w niedzielę. W piątki i w niedzielę zwykle staram się streamować, żeby było jakoś tak przyjemniej. Niekoniecznie StarCrafta, niestety jest smutna rzecz. Mój nadgarstek wysiadł całkowicie, prawy nadgarstek wysiadł i jeżeli próbuję grać w SC2, kończy się to wielkim bólem. Do tego zamówiłem sobie klawiaturę jeszcze z pracy ergonomiczną i myszkę. Może to coś pomoże, ale cóż, za stary już jestem na tą grę. Ale mogę pokomentować, bo jestem na tyle leniwy, że ustawiłem sobie któregoś oficjalnego obserwera ESL-a i on może pokazywać te gry. Dobra, pierwszy Battlecruiser już jest tworzony, do tego wszystkiego widzę kolejne Queeny, więc pewnie domyśla się, że tutaj coś złego się będzie działo, a poza tym jakby nie patrzeć, Queeny nie kosztują nic larw, więc można się bronić dzięki temu, a wszystkie larwy idą na eko, eko i jeszcze raz eko, tak długo jak się tylko da. Kolejne dwie faktorki widzę Maru stawia, a to będzie oznaczało tylko i wyłącznie jedną rzecz, w tym momencie będziemy mieli mecha, będzie się meszył. No i dobrze, bo ja ostatnio gram tyranem, to też próbuję się meszyć, więc zobaczę jak to Maru robi. Oczywiście jak ja bym zagrał Turaxa, to bym zginął i by się nie obronił, to od razu bym zginął i wyszedł z gry, ale to szczegół, można popatrzeć, prawda? Jak się od kogoś uczyć, to uczyć się od najlepszych. Battlecruiser już przeskoczył, no ale jak widzimy tutaj doskonale jest spor. Trochę tych dronek będzie zabitych, bo to jednak ten Battlecruiser to kawał gnidy jednej, 6 dronek zabitych. Jeszcze się tutaj gdzieś spróbuję wycofać, na boczki przelecieć, grzecznie uciec, chociaż tutaj tak popatrzmy, gdyby te Queeny się dobrze ustawiły, oj to by właśnie, Maru musi uważać, bo jednak tych jednostek za dużo straci, poczeka tam, aż będzie znowu energia do teleportu i grzecznie sobie przeskoczy. Przynajmniej tak mi się wydaje. A w tym czasie widzę już Roach Warren dostawione, z drugiej strony Heliony się zbliżają. A to ja, dobrze, że Link przynajmniej zobaczył te Heliony, chociaż i tak doskonale Dark wiedział, co się święci. Kolejne gazy dorzucone, Banelingi się szykują, podwójne armory ze strony Maru. A tutaj cały czas kombinuje Maru. No 7 dronek zabitych to jest spoko. No i teraz zobaczymy, co tymi Helionami będzie w stanie zrobić. Wjazd do trzeciej bazy, ale tu już Lingi, Banelingi czekają, więc raczej dużo się nie uda. No i tak bardzo, bardzo źle to wyszło. Bądźmy sobie tutaj szczerzy, ten atak całkowicie nie wyszedł. Idealnie otoczona armia, do tego wszystkiego Banelingi idealnie zaatakowały. Po prostu idę perfekto. Perfekto, tu jeszcze widzę, próbuję co nieco zrobić. No i nie ma co ukrywać, 2 zabite to jest spoko. Kolejne 2, tu jeszcze może ze 2 złapie i potem oczywiście ucieknie w razie niebezpieczeństwa. No właśnie o tym mówiłem, podleciał, zaatakował, tu już jest 3, no kolejna 2. I tak wlatujemy, po 2 zabijamy, potem się, no i piękny transport grzecznie do bazy, ale zauważcie na minimapie, tak na połowie mapy w tym momencie już jest kolejny Battlecruiser, który będzie tam leciał znowu harasować, ależ to będzie wredne. A kiedy batki sobie tutaj harasują, przypominam, że w tym czasie trzecia baza uterana jest przyjmowana, jeszcze czyszczenie creepu, no proszę bardzo, najdroższy statek w historii terańskiej flotylii, do czego jest używany? Jest używany jak cieć do sprzątania creepu na podłodze. A, tak to już jest. Tak to już niestety się dzieje. W międzyczasie Roach tam wychodziły z lekka na zasadzie, że może udałoby się przybyć jakieś oddziały, chociaż widzę, że biegnie lewą stroną i tam spróbuje zaatakować. Yamato dopiero się teraz rozpoczyna, no i znowu 5 zabitych. Jakie to jest upierdliwe i szybciutki wyskok grzecznie do bazy, tam w razie czego będzie w stanie bronić, gdyby jakiś atak się tu pojawił, a widzę, że atak cały czas lewą stroną sobie podtuptuje. Idealnie plus 1 do ataku i plus 1 do obrony na tyrańskim mechu się pojawi. Przypominam, że plus 1 do obrony u mecha jest dla jednostek latających, jak i naziemnych mechowych. Meszy się wszystko.
Raz, dwa, trzy, cztery bazy, no i widzę przy takiej, wow, kalafiory, kalafiory, proszę Państwa, 12 swarmholsów, 14 swarmholsów i 12 queenów. Mój Boże, on gra kalafiory, jak ja się cieszę z tego bardzo. Jak mnie to bardzo, nie macie najmniejszego pojęcia, gdybyście teraz zobaczyli, jak ja się bardzo uśmiecham, to uśmiecham się jak głupi do miski ryżu. No ale jak są kalafiory, to są kalafiory, no i tyle. Wyskakuje już tutaj sporawa ich ilość. Kolejny Nidus znowu w drodze. Queeny jak najbardziej przed armią tutaj powalczą, latającą. No i co? Wpada do bazy i pytanie, co w tej bazie zniszczy. Udało się zablokować produkcję i tworzenie jednej faktorki. Byłoby fajnie, gdyby te Adony był w stanie zniszczyć. No to jednak tym razem nie wyszło. Ale tu chodzi bardziej o to, żeby zaharasować przeciwnika 5 zabitych jednostek. I teraz tak skakać między tymi Nidusami. A jakby ktoś chciał podlecieć, to... Proszę bardzo, ma taką ilość queenów, że może sobie pozwolić na to. I kolejny Nidus się pojawił, no tutaj nie wiem czemu one tu ptają. Uj, trochę szkoda tych, oj, to jest zła kontrola nad tą armią, niepotrzebnie. Też teraz wyszedł, straci przynajmniej ze dwa queeny. Dokładnie, dwa queeny, jeszcze jedna bohaterska SCV-ka, która chciała zabić. No ale 7 harvesterów zabitych, trochę szkoda tych queenów, coraz więcej lokustów i wydaje mi się, że tutaj trzeba będzie podnieść tą bazę, bo dokładnie, jakby to utrzymał na dole, to by to wszystko oczywiście oberwało. Jeszcze atak gdzieś tam od góry. Wyląduje, coś zrobi, coś tam zrobi, zniszczy jednego. O, pięknie, nawet dwa zniszczone, więc nie najgorzej to wyszło. Zauważcie jednak, że... To fajnie jest zablokowana ekspansja. Battlecruisery lecą na dół i tu byłoby dobrze jakoś przechwycić, gdyby Queen... No, Creep za chwileczkę przekaże informację, że alarm, że złe rzeczy się dzieją. Trzeba będzie schować Queeny do Nidusa i przerzucić je jak najszybciej. Ale tu już się przestawię. No, trzy batki, pamiętajmy, trzy batki na raz zabiją trzy Queeny dzięki Yamato Cannon. O, tutaj widzę też małe co nieco zniszczył. Ach, teraz pięknie przeskoczone i widzę, że dosyć dużo... Kalafiorów zostanie ubitych, więc tu jest przypał, delikatnie rzecz ujmując, ale bardzo fajnie z lewej strony Roachem próbuje się wbić. A widzimy, że kalafiory tu ptają szybciej niż batki próbują je złapać, co jest dosyć zabawne. No ale okej, znowu blokada ekspansji. Udało mu się odtuptać z tym wszystkim. Myślałem, że to są jednak wolniejsze. No i co? Skan na wszelki wypadek, czy jakieś niespodzianki nie ma. No i teraz już queeny tam dochodzą na miejsce. Przypomnę, że jakieś Yamato raz było przynajmniej użyte. Ajajaj, szkoda tych kalafiorów, tak bardzo szkoda. Jeszcze dwa strzały. I przy okazji ekspansja będzie tutaj bez dwóch zdań zniszczona. Ale te parę tych roczy, powiem szczerze, żeby bardzo mi się podoba ten haras. No cóż, spory raczej długo sobie tutaj nie posiedzi. A, teraz już widzimy, wbijają się odpowiednie jednostki do obrony przed roczami, czyli... O, myślałem przed chwilą, że to będzie Yamato odpalone. Oj, błąd ze strony Maru i to dosyć duży. Stracił właśnie jedną jednostkę, jednego Battlecruisera, całkowicie niepotrzebny. I tu ma Maru ten problem, bo Dark go po prostu próbuje zaganiać to w jedną, to w drugą stronę. A technologia Uzerga cały czas jest tworzona. Plus jeden do obrony, za chwileczkę będzie gotowy. Plus dwa do ataku, do dziabania tak zwanego. A do tego wszystkiego jeszcze zauważmy, że będzie tutaj upgrade dla infestorów. No i Queen ubity bardzo szybko. Będą przejmowały te jednostki. Powiem szczerze, no Maru jest trochę tak przyblokowany moim zdaniem i zastanawiam się, jak sobie poradzi. Chociaż wydobycie jest podobne. Trochę tu mi brakuje, żeby parę roachy było razem z tymi swarmhostami, tak na wszelki wypadek. No ale okej, i wow, to jest bardzo dorodne stado lingów. Idealnie teraz powpada między te ba... Ach, świetnie teraz się tutaj dostaje. Trochę SFA-ek będzie zabitych, jak najbardziej. To jeszcze lokusty próbują sobie przetuptać. 11 SFA-ek zabitych, zablokowana baza po lewej stronie, więc pierwsza klasa run by attack. Leci jakiś upgrade, to aktualnie ja się niestety na tym upgrade'zie nie znam. Ja już nie pamiętam, co to jest za upgrade. Jest mi bardzo głupio z tego powodu. To jest chyba upgrade, który zwiększa prędkość transformacji jednostek. Z Helionów w Helbaty? Dobrze mówię? Poczekajcie, na czym to było robione? Żebym tym... Tak, chyba tak. Tak mi się... Może nie. Kurde, widzicie, zapomniałem. Zapomniałem. Bardzo mi przykro z tego powodu. A dobra, mapa na razie jest, widzimy dwie strefy wpływów. Aktualnie Dark sobie troszeczkę odpoczywa. Zobaczcie, Dark jest wymaksowany i on by pewnie z chęcią chciał gdzieś tutaj poatakować. Nidus po lewej stronie. Bardzo fajnie lingami to jest skautowane, ale tu już coś Maru czuje. Czuje, że coś jest za długo, za cicho było.
więc coś złego może być. No i co, będzie przejście w koruptora, później w Broodlordy? Za chwilę zobaczymy, ależ to pięknie wyszło. No, zdążył wyrzucić, to raczej nic wielkiego nie zrobi, no ale przynajmniej nie stracił za bardzo jednostek. A w tym czasie heliony prawą stroną będą wjeżdżały do jednej z tych baz. A, dronki się zakopały, no myślał, że to będzie trochę bezpiecznie, jak się zakopie, no, ale dosyć ładnie wyczyszczone. 7 harwesterów, to nie ma jakiejś tragedii, tym bardziej, że to jest dla Zerga. Kiedy się Laser mówi, no straciłem 30 harwesterów i co z tego? Jestem Zergiem. Co z tego, że tracę 30? To żaden najmniejszy problem. Okej, okay, plus 3 do ataku. Oj, ale ten jeden Helion to już trochę bardziej upierdliwy, było 7 straconych, a nagle zrobiło się 13. No i tak nie przypilnował tego niestety. Plus 3 do ataku dla plujących u Zerga. W międzyczasie Greater Spire już się tutaj morfuje. Blub, 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 blub. Świetnie. Adrenal Glanc jeszcze będzie robione, więc będą cracklingi. No, próbuję tu po lewej stronie się wbić, ale o, chyba zauważył. No i tu jest problem, bo jeżeli na przykład straciłby teraz tego tora, nie straci go na szczęście, albo by przypał strata torów w takim wypadku, danych za darmo tak naprawdę. Znowu ładny wjazd po prawej stronie, żeby ekspansję rozwalić. Wydaje mi się, może się uda. Nie udało się na szczęście. Staram się też za bardzo nie krzyczeć, co by Marta nie miała. Znowu PTSD, że ja komentuję. No ale ten runbind nawet. Pamiętajmy, że ekspansja po prawej stronie bardzo mocno oberwała i ją będzie można w miarę szybko i łatwo zniszczyć. O, będzie można, jak nie, jak tak. Oczywiście, że będzie można. No dobra, znowu lecimy sobie tutaj. Pojawia się, znika, wyskakuje, próbuje zaatakować te battle. Ciekawi mnie battle cruisery, jakie tutaj z 37, 36, 15, 23. No, to trochę tych obrażeń było zadanych. Oho, widzę ghosty. Ale tak szczerze, do jakichś paru minut, nieważne co Dark rzuca na Maru, ten to odbija dosyć dobrze i no, tu może uda się jakiegoś styczanka zniszczyć jednego, a sam wyskakuje z nie najgorszym harasem. Biorąc pod uwagę, że obie strony są już wymaksowane, no to gdzieś te jednostki muszą ginąć, prawda? A przy okazji mimo jest haras, a potem Maru jeszcze odrzuca sobie, idzie sobie teraz w ghosty. Ciekawe, czy będą atomówki. Dobra, szykuje się atak. W co wyląduje? W Siege Tanka. Tak też jest. Jeden zniszczony i przy okazji chyba jakieś tam jednostki jeszcze oberwały dosyć mocno od Friendly Fire poleciał. Okej, plus 3 do ataku dla naziemnych, dla plujących i dla dziabiących. Ciekawe, czy ultraliski się pojawią. Na razie 20 banelingów. No Maru tak trochę ma problem, bo kolejne bazy przejmuje sobie Dark i co z tym zrobisz? Nic nie zrobisz, o, ziewam. Oldschoolowy stary Emil ziewający powrócił. Łe. Przepraszam. Dobra. Roach Ravager, proszę bardzo. I atak dwustronny. Banelingi spróbują się gdzieś tam wbić. Banelingi się przydałyby oczywiście na te ghosty, ale po lewej stronie możemy zauważyć, że no, raczej ta ekspansja nie będzie ubita. Coś udało się tu oczywiście zniszczyć. Zawsze to coś, ale mogło być lepiej. Byłoby fajnie, gdyby był w stanie w jakiś sposób te battlecruisery złapać i się ich pozbyć. Och, to by było świetne. Bo na razie te battlecruisery są idealną linią obrony przeciwko Swarmhostom. I z tego co widzę, to chyba właśnie koteczek chce przyjść tutaj do nas, więc proszę Państwa, nie wiem czy go usłyszycie, mam nadzieję, że tak. Nie. Mrukał. Koteczek mrukał. No. Jeden splaying się pojawia, plus 3 do ataku, plus 3 do obrony dla tych naziemnych dziabiących. Broodlordów na razie nie widzimy. Dlaczego nie widzimy Broodlordów? Dobre pytanie, czemu? Chyba na razie nie ma potrzeby tych Broodlordów tak bardzo. Ghosty chyba bardzo ładnie się Broodlordów pozbywają. No i dobra, teraz darmowa armia, pamiętajmy sobie. To jest, nic nie kosztuje Zerga, jeżeli te już lokusty wylecą. Okej. Tam chyba widzę upgrade dla ultralisków. Tak mi się wydaje. Ciekawi mnie, dlaczego oni tutaj...
słyszałem, że Hydra Lurk jest dosyć dobry na teren, ale czy na mecha to ciężko mi jest powiedzieć. Ile tych kolejnych ekspansji się pojawia? No i dobra, teraz Banelingi wpadają pod tą bazę. Raczej się bazy nie uda uratować już, dokładnie. 10 SCV-ek zabitych, no ale tu jest wymiana expy za expę. O. I coraz więcej ghostów. Tutaj trochę może to zaboleć. Oj, to na poważnie zaboli. Na pewno jakiś jeden ghost był zabity. Tak też jest. Zaraz zobaczymy jednostki. Dokładnie jeden ghost i chyba jeden siege tank. A te batki jak były upierdliwe, tak dalej są. Ja pierdzielę, jak to musi być denerwujące. Ale powiem szczerze, no Battlecruisery w końcu się pojawiły i Battlecruisery kiedyś były imba, kiedy się ich wbudowało, wiecie, no wymaksowało się na nich, a teraz jak widać cztery sztuki są w stanie bardzo ładny haras zapewnić i wsparcie dla terańskiej armii. Kot. Kot. Ewidentny kot, proszę Państwa. I tu jest pewien też problem z Battlecruiserami. One w late game się przydadzą do czegoś takiego. Zobaczcie, jak pięknie Greater Spire zostało właśnie zniszczone. Do tego wszystkiego plus 2 do ataku się nie zrobiło. Więc to jest przypał. No, co jest też dosyć ciekawe, ja na razie nie widziałem żadnych jednostek latających ze strony Zerga, no ale najwidoczniej on się na to szykuje. I tutaj widzieliśmy... W ogóle był bardzo fajny skan, żeby wykryć, czy gdzieś tam inwestorów przekopanych nie ma. Bo jak inwestory by to złapały, to posprzątane. Trochę changelingów. Może się jakiś tam gdzieś dostanie pod tą armię? Nie bardzo. Próbowały, ale nie udało się. Tak, nawet kot to mówi. Przypominam, że Battlecruisery po lewej stronie cały czas czekają, żeby być upierdliwymi. No i mamy wjazd do ekspansji, no ale tu jest planetarka do tego wszystkiego. Siege tanki, więc raczej się całej ekspy nie da zniszczyć, ale byłoby fajnie, gdyby chociaż te siege tanki udało się rozwalić. Dobra, bardzo duża ilość baili, no i te średnio te baile potrafiały moim zdaniem. Mogło być lepiej. Mogło być o wiele lepiej. Ja przypominam, że ten meczek się zaczął od tego, że Maru robił Turaxa i ten Turax średnio wyszedł. I kolejne Spire zniszczone. I armia sobie po prostu ucieka. Pamiętajcie, kochajcie swoje Battlecruisery, bo im więcej, tym lepiej. W late game'ie przydadzą się. Co tam, jaki dropik? Tak, Tora przerzuca. Zawsze można Tora przerzucić. To Smarthousy, no... Też dosyć długo żyją. Uda się tutaj coś ciekawego z tym zrobić. Może coś z tego wyjdzie. No na pewno Friendly Fire poleciał. Ale już ghosty szybko Swarmhosty ubijają. Nie miałem pojęcia, że to aż tak ładnie wygląda. Tak się zastanawiam, czy tutaj nie powinny być jakieś helbaty, żeby to przechwytywać. No ale bardzo ładnie ghosty sobie z tym poradziły. W międzyczasie po lewej stronie Ultral się w końcu jakiś pojawił. Niestety ekspansja nie była zniszczona. No tutaj dwa roacze próbują zaatakować. Odbija się, po prostu odbija się jak od ściany. Odbija się niczym księgowa od nowego ładu. Nieważne co zrobi teraz Dark, to Maru i tak sobie z tym radzi. Jakiś tam niewielki run bailingami, ale to pod ekspansję, gdzie i tak prawie nic nie było. Do maina pobiegły i tyle będą szczęśliwe. No, że do maina wbiegły i powiedział, haha, byliśmy w late game, no i co z tego, i tak dead jesteś. Czy to jest już drugie, trzecie Spire stawiane? Chyba trzecie Spire stawiane. Zaraz, proszę. Straty Spire'owe... Nie, jedno, drugie... Tak, to jest na pewno minimum trzecie Spire, a ja widzę, że atomówki się będą tutaj szykowały. Patrzcie, jak kurczy się Dark. Patrzcie, jak tego creepu coraz mniej i mniej. Traciłby te boczne ekspansje. No, 26 harvesterów w jednej bazie, no to już widać, że o 10 za dużo. Smutek, żal, zgrzytanie zębów. I każdy zerk aktualnie jest bardzo smutny. No ale Maru to jest Maru. Zauważmy, że Mech właśnie się wymaksował. Mech jest aktualnie, proszę Państwa, na... co jest ciekawe, plus 2 do ataku dla Bio było. Tak mnie trochę to zastanawia. Why? No, Swarmhousty próbują zniszczyć ekspansję. Może dla odmiany się coś... W końcu się udało. Dobra, ekspa zniszczona. Ale Mech wymaksowany to już jest siła. Tej siły już nie powstrzymacie. No, myślałem, że Banelingami rozwali małe co nieco. Znowu próba runbaju do maina, wszystko po to, żeby zniszczyć jak coś przeciwnikowi możliwości produkcyjne. Trochę tych ultralisków tam czeka. No nie wiem, ja tego nie... Dark ma niby większą armię, ale jeżeli będzie dobrze rozstawiony Maru, tutaj nic z tym nie zrobisz. Przeskok
Okej, okay, trochę się zdziwiłem, że ten przeskok aktualnie się pojawił, ale pewnie gdzieś się cofnął, żeby Val tak przeskoczył na drugą stronę, żeby tutaj jakieś wsparcie zrobić, żeby atakować chyba. No, podejście pod... Uuu, przejęty jeden ghost, EMP piękne tutaj poleciało, więc dużo energii powinno być zjedzonej. Ach, mogło być lepiej, gdyby lepiej tym wszystkim trafił. No i teraz chyba jest ostateczna bitwa. W takim wypadku kolejne jednostki są poprzejmowane. Te chyba Battle Cruisery, tak też jest, ale jest GG. Maru wygrywa te spotkanie. Piękny meczek i no Maru pokazuje oczywiście klasę. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się dobrze dzisiaj bawiliście. Przypominam, na dole macie w opisie macie link do WarRobots, którzy są sponsorami tych materiałów. Jeżeli uda się wbić nam te 80 osób, aktualnie jest 15, które robią piu-piu, które wbiją piąty poziom, ściągną grę na peceta i zagrają, to wtedy będziecie mieli materiał SC2 przez najbliższe pół roku. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się.